Są pieniądze na odrestaurowanie zabytkowej synagogi w Chęcinach i stworzenie w niej Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej. Gmina otrzymała na ten cel ponad 5 milionów złotych. Decyzję o dofinansowaniu projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego podjął w środę Zarząd Województwa. Jest to dofinansowanie w kwocie w wysokości 95% do całości projektu. Chęciny już raz starały się o dofinansowanie na ten cel, ale wniosek znalazł się na liście rezerwowej. Gmina złożyła protest i prośbę o ponowną ocenę projektu. Teraz jest szansa na jego realizację dzięki oszczędnościom w ramach RPO. Oprócz Kirkutu synagoga jest świadkiem obecności społeczności żydowskiej w Chęcinach. Budynek pochodzi z 1638 roku. Był wielokrotnie przebudowywany, ale do dziś zachowała się jego pierwotna bryła. Synagoga została zdewastowana przez Niemców podczas II wojny światowej. Po jej zakończeniu budynek pełnił funkcje administracyjne. Mieściły się tu gminna biblioteka oraz kino. Po przeprowadzce miejskich instytucji synagoga systematycznie niszczała.